Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jak administracja komunistyczna, administracja Bidena niszczy w zasadzie Amerykę, no i wysuwa Chiny, komunistyczne Chiny do przodu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze eczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No w Ameryce Partia Demokratów w zasadzie zamieniła się w partię socjalistyczną, w partię komunistyczną. Oni chcą jednopartyjny system. W zasadzie chcą zniszczyć wszystko. Niszczyli pomniki, niszczyli posągi, zniszczyli rodzinę, zniszczyli tradycje, zniszczyli chrześcijaństwo. W zasadzie wszystko to, co komuniści w Chinach zrobili, no to w Ameryce teraz to się odbywa. No Biden i jego przydupasy, no to w zasadzie mówią, no tak niby oficjalnie była taka raport na strategii narodowego bezpieczeństwa. No i tam właśnie administracja Bidena określiła, że Chiny są zagrożeniem dla no, przeżycia, przetrwania Ameryki. No ale jeszcze większe zagrożenie dla przetrwania Ameryki, no to jest środowisko. No i dlatego, że jest środowisko, no to trzeba się dogadać z Beijing, trzeba dogadać się z Chińczykami, trzeba dogadać się na temat współpracy, kooperacji. No i to w sumie to nie ma sensu, tak? Jedno z drugim w ogóle nie ma sensu. No i komuniści amerykańscy koncentrują się na tym, jak ochronić cały świat, całą kulę ziemską, a ma to być wykonane tym, że po prostu w Ameryce się nie wydobywa węgla i oleju, i w Ameryce się nie produkuje, a wszystko jest robione w Chinach. No, to jest w ogóle bez sensu, to nie da rady tego utrzymać. Naród nie wytrzyma, państwo nie wytrzyma. I to są jakieś takie bajki, to jest fantazja. Ale wygląda na to, że Biden, no to on po prostu był po uszy wtąpnięty w te łapówki. Izba reprezentantów przeszła w ręce konserwatystów, Izba Senatu nie przeszła, no ale teraz jest większość republikańska, no zobaczymy, jak to się wszystko zacznie pokazywać, ale no problem z Chinami jest to, jak Nixon tam w latach 70. postanowił, że komunizm w Chinach, no to najbardziej będzie w zasadzie upadnie, czy nie zaistnieje, jeżeli otworzy się Zachód, czy demokracje zachodnie, szczególnie Ameryka, na ekonomicznie. No i Chińczycy to wykorzystali przez ostatnie 50 lat. Oni po prostu zdominowali całą ekonomię światową. Kiedyś 50 lat temu sprzedawali jakieś sześciopalczaste laleczki dla McDonald'sa, no a teraz produkują. Teraz produkują bardzo duże półprzewodniki, pamięci, komputery, no tam wszystkie te iPhony, nie iPhony, Samsungi, elektronika, 80% elektroniki jest produkowane w Chinach, jak nie 90%, spora część pamięci jest produkowana, no Tajwan jeszcze ma wyższej jakości, no ale to wszystko wypłynęło z Ameryki. Ameryka teraz jest w stanie po prostu samozagłady, te wszystkie lewackie obudzenie, ci wszyscy przebudzeni, czekający na raj marksizmu, wykańczają Amerykę, rozdają pieniądze na lewo i prawo,
opodatkowywują wszystkich na lewo i na prawo. I Ameryka nie produkuje. Ameryka nie produkuje żadnych towarów, żadnych rzeczy. Te wszystkie wymiany handlowe okazały się jednym wielkim oszukaństwem, no bo firmy światowe, firmy amerykańskie nie są dopuszczane na rynek chiński. Bardzo dużo tych firm międzynarodowych zostało wykorzystanych. Mieli nakazane, żeby oddawali wszystkie te tajemnice wojskowe, tajemnice techniczne. No było to wszystko jednokierunkowe i teraz wszystko się zaczyna również z tą zieloną energią. Kto będzie produkował te wszystkie turbiny powietrzne? Chiny. Kto będzie produkował te wszystkie panele słoneczne? No Chiny. Chiny po prostu mają rękę na pulsie. No i to nie wróży dobrze. 65% produktów światowych, no to jest jednak poza Chinami, no ale to jednak potrzeba jakiejś tam współpracy, jakiegoś sojuszu z całą resztą krajów tych uprzemysłowionych. No Ameryka się uzależnia. Ameryka się uzależnia w podobny sposób od Chin, tak jak Niemcy się uzależniły od Rosji pod względem energetycznym. Wszyscy ci debile, włącznie z Polakami, zaprzestali wydobywania węgla, zabili niemiecką polskie wydobycie. No a Ruscy po prostu dawali i im to ropę i teraz właśnie idzie w kierunku uzależnienia, no nie od ropy, no ale od produkcji. Te wszystkie przemysł amerykański znika w nieprawdopodobnym tempie. No cały ten raport Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, no to bardzo, bardzo tak optymistycznie czy pozytywnie wyraża się o Chinach. No tam w tym raporcie administracja Bidena to było napisane, że no Ameryka i Stany Zjednoczone muszą współpracować bardzo pokojowo, bez żadnych tam problemów, no i że muszą działać w kierunku postępu humanizmu, w kierunku postępu ludzkości, no ale postęp humanizmu, postęp ludzkości, no to jest kompletnie inaczej widziany przez Amerykę, no szczególnie przez tą konserwatywną, no ale nawet przez komunistów niż amerykańskich, niż komunistów chińskich. W Ameryce teraz to na głównym celem rządu, no to jest w zasadzie też homoseksualizm, transwestyci i tak dalej, to jest to, co jest, co administracja Bidena propaguje na całym świecie. No większość normalnych krajów się z tym nie zgadza. Także postęp w Ameryce, no to do tej pory jeszcze przed komunistami, no to była ta wolność jednostki. No demokraci już tego za bardzo nie patrzą. Demokratyczne rządzenie, no też demokraci już nie za bardzo na to patrzą. No i w zasadzie prawo, przestrzeganie prawa. No i teraz komuniści też nie za bardzo się z tym zgadzają. No ale komuniści chińscy, no to jeszcze są gorsi. No w sumie administracja Bidena i komuniści chińscy chcą zmienić cały międzynarodowy porządek, no i to się udaje. Beijing po prostu zmienia porządek świata dosyć szybko. Cały ten raport tej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa również no owija, można powiedzieć, tak bardzo w bawełnę to wszystko, no i podkreśla, że ten klimat, że te wszystkie
sprawy dotyczące COVID-u, że to trzeba współpracować, że trzeba współpracować na temat nielegalnych narkotyków. A prawda jest taka, że Chiny środowisko mają w nosie, produkują elektrownie węglowe na lewo i prawo, eksportują fentatyl do Ameryki. To jest po prostu organizacja przestępcza, to wszystko idzie przez Meksyk do Ameryki, no i niszczy w sumie potężnie społeczeństwo Amerykę. Do tego patrząc, jak Chiny kupowały ropę z Rosji, no to przedłuża całą tą wojnę, a cała ta wojna, no to też powoduje głód na całym świecie. Brakuje zboża, żyta w Afryce, tam w Azji, tego wszystkiego ukraińskiego żyta i zboża, no przez tą wojnę po prostu nie ma na świecie. No i ten raport podkreśla, że nie można powstrzymać tego postępu, który zapobiegnie tragedii środowiskowej. No ale tak jak wspominałem, to wszystko idzie w kierunku, że Chińczycy będą mieli wszystkie benefity, Ameryka będzie tylko miała same negatywy. Konkurencja pod względem technologii. Też tam nic, administracja Bidena w ogóle nie podejmuje zagadnienia. Cała ta strategia no, nie jest w stanie rozłączyć się od Chin. Chiny starają się jakoś tam odseparować, jakoś zrobić się niezależnym, no ale ekonomia amerykańska, ekonomia europejska polega na Chińczykach. No i to będzie niemożliwe. To w sumie będzie niemożliwe, żeby jakoś tam zbudować koalicję z innymi poza Chińczykami. No, cały ten raport tej strategii bezpieczeństwa narodowego, no to właśnie też tam podkreślał, że następne 10 lat jest bardzo ważne. No i faktycznie jest 10 lat bardzo ważne, no bo teraz szczególnie jeżeli demokratom, komunistom uda się znowu coś zachachmęcić w 2024 roku, jeżeli nie pójdzie do głosowania wystarczająco dużo republikanów, no to teraz przez następne 2 lata, no i 2024, no to Ameryka może skończyć bardzo, bardzo źle. Ameryka może skończyć w 2028, 2030 roku w sumie na jakimś kryzysie ekonomiczno-politycznym. Także no jest w sumie makabra. Ameryka oszalała. Tak jak był jeden z afrykańskich przedstawicieli, chyba z Somalii, no to on powiedział, że jeżeli międzynarodowe banki nie dają pożyczek na jakieś tam wydobywanie energii, ropy czy węgla, no to w zasadzie te kraje afrykańskie, no to mają zabieraną drabinę, po której mogliby się wznieść. No i w sumie świat mówi tym Afrykańczykom, żeby wyżej skakali. No to jest jedna wielka pomyłka z tą energią. W sumie gaz, który nie jest wydobywany w Ameryce, no to jest jakimś takim przejściowym. Nie ma szans w sumie na samą energię powietrzną i słoneczną, no bo nie ma na razie metody składowania. No może za jakieś 10, 20, 30 lat może to się wszystko zmieni, no ale to obcięcie Clintonowa, no to w Ameryce mówiła, że zniszczy górników, no i faktycznie zniszczyła te wszystkie Pensylwania, Kentucky, Georgia,
to te wszystkie miasta gdzie były te wszystkie kopalnie, no to tam jest jeden wielki smród, brud i ubóstwo. Tam się po prostu Ameryka zdegenerowała nieprawdopodobnie. Te nowe wybory pokażą, jak Ameryka ma szansę jeszcze się zmienić, no, ale Xi Jinping jako pierwszy sekretarz partii komunistycznej, no on ostro podszedł, został teraz w sumie można powiedzieć Stalinem, Hitlerem, czy na całe życie już chyba tam będzie. No i komuniści wzięli się za zmianę świata, wzięli się za zmianę Ameryki, no i amerykańscy komuniści współpracują bardzo blisko z komunistami chińskimi, żeby sprowadzić ten zamordyzm komunistyczny w Ameryce. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest dzwoneczek do subskrypcji o codziennych powiadomieniach. Także jeżeli możecie, polecajcie gdzie można. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, mam nadzieję, że głosowaliście na normalnych, mam nadzieję, że wasi politycy wygrali. No nie ma się co poddawać, to jest jedyna metoda na to, żeby wygrać, no to po prostu jest, trzeba głosować, trzeba przekonywać tych, którzy są w stanie zrozumieć o co chodzi, także, że zawsze głosujcie na normalnych. Przekaz na socjalistów, co głosowali na Clintona, Bidena, Baracka, Muhammada, Obamę. No, mam nadzieję, że zmieniliście swoje poglądy i głosowaliście na normalnych. No, jeżeli nie głosowaliście, głosowaliście na lewicę, no to lewica pogrąża. Pogrąża Amerykę i was łącznie z Ameryką. Zdrowia dla normalnych.